beka do drążenia szybów używa specjalnego kombajnu. W tej chwili urządzenie pracuje w szybie GG1. Pod podestem dla ludzi znajdują się jego dwa najważniejsze elementy. Potężne ramię i pełna zębów głowica, oba zasilane energią elektryczną. Kombajn jest to urządzenie, które urabia nam górotwór w strefie zamrożonej. W skałach plastycznych, w piaskach, w żwirach, w węglach brunatnych. Dwa główne elementy, takie jak ciągnik o mocy 135 kW, zasilany prądem o napięciu 500 V oraz głowicę zasilaną napięciem 1000 V o mocy 250 kW. Dzięki tej mocy w ciągu 10-12 godzin kombajn urabia 1,5 metra skały w promieniu prawie 10 metrów. W porównaniu do innych kombajnów spotykanych w KGHM ten jest raczej komfortowy dla załogi. Różnicę widać na pierwszy rzut oka. To nie jest to samo co na soli, bo tu nie kurzy się. To jest zamrożony szyb, nie? To inaczej pracuje to. Prace postępują według ustalonego rytmu. Urabianie skały, roboty przygotowawcze do zabudowy kolejnego pierścienia obudowy tubingowej, wylewanie koszulki betonowej pomiędzy skałą i tubingiem oraz roboty przygotowawcze do kolejnego urabiania. W szybie GG1 prace będą prowadzone aż do poziomu 380 metrów, po czym zmianie ulegnie wyposażenie szybu, a miejsce kombajnu szybowego zajmie pierścień montażowy tubingów.